to cukierka albo zapałki harcerskie. O, zapałki harcerskie na pewno chętnie wezmę. Przez cały rok pomagamy tu opiekować się cmentarzem, zwłaszcza na tym cmentarzu wojskowym, a w zamian za to właśnie zarząd cmentarza udostępnia nam tutaj możliwość kwestowania na zasadzie darowizna do puszki, no to my odwdzięczamy się dla dzieciaków cukierkiem, dla dorosłych z niczem. No w pierwszej kolejności już zbieramy na zimowisko, które za kilka miesięcy mamy, później na obozy harcerskie. Fajnie, ludzie chodzą, pomagają nam właśnie, kupują znicze, wkłady, dzieci się cieszą z cukierków, no zapałki też się komuś przydadzą. Od lat już z takimi sytuacjami, no nie wszyscy, oczywiście nie do wszystkich skarbonek jesteśmy w stanie te pieniążki wrzucić, no ale trochę drobnych przygotowanych w kieszeni jest. No i no tutaj takimi raczej małymi datkami wspomagamy, a dzisiaj symbolicznie i harcerzom, i tutaj dziewczynie, i tam jeszcze komuś. No. Nie zbiednieje, a zawsze komuś się przyda. Każdy z nas ma na pewno te osoby, które odeszły w pamięci, w modlitwie, ale o ile możemy modlitwą wspierać tych, którzy odeszli, to tych, którzy jeszcze żyją, zmagają się choćby z nieuliczalną chorobą, możemy wspierać poprzez jakieś datki po to, żeby im ulżyć w cierpieniu, żeby zakupić jakiś sprzęt dla nich, żeby to życie, które im zostało, było lżejsze. Warto, dlatego też to uczyniliśmy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy tej pomocy będziemy potrzebować. Jak mamy jakieś doświadczenia już w rodzinie, że ktoś potrzebował tego wsparcia, być może udało mu się go dostać, może nie zdążył, ale jest to ważne w pewnym momencie życia, żeby faktycznie mieć takie miejsce, gdzie człowiek wie, że dostanie tej pomocy. To taki ważny dzień. Zbieramy w tym roku na cele bieżące, czyli leki, pieluchomajtki, specjalistyczna żywność, a długofalowym naszym celem jest rozbudowa, żeby zwiększyć komfort pacjentów przebywających w hospicjum. Kwestujemy nie tylko powartości materialne, ale bardzo ważnym celem jest także w ogóle wejście w teren, pokazanie, że jesteśmy, że działamy, że można u nas znaleźć pomoc.